Dzisiaj wielki dzień, czwarte urodziny Jadziny. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, a very happy birthday to you. Jadzina z tatą i z Romkiem bawi się prezentami, a my z Baśkownikiem poszłyśmy na pole na rolki i wrotki. Ostatnio jest mega zajawka, mega szał na rolki. Ja się bardzo cieszę, bo to bardzo rozwojowy sport i myślę, że tutaj przydałoby się Baśce parę lekcji, żeby doskonaliła swoje możliwości. Chociaż i tak jest nieźle, słuchajcie. Raz założyła rolki i pojechała. Taka to dziewczyna. Uginać kolana i podnosić rolki. Ale ekstra na wrotkach normalnie przypomina mi się moje dzieciństwo, chociaż żałuję trochę, że nie kupiłam sobie rolek, bo na rolkach jednak łatwiej się jeździ i łatwiej jest robić różne figury, skręty, są bardziej zwrotne po prostu. Byłyśmy w bibliotece naszej... Możesz tak? No właśnie. A ja tak nie mogę. A ty jak możesz? A możesz tak zrobić? Byłyśmy w bibliotece, tutaj naszej niedaleko, dla dzieci i młodzieży i w każdą środę są w niej darmowe zajęcia dla dzieci. Pani czyta książkę, a później są zajęcia plastyczne. Dzisiaj dzieciaki robiły jajeczka. Wszystko jest totalnie za darmo, więc warto obczaić takie akcje, bo pewnie w waszych bibliotekach i domach kultury są podobne. No to jest, słuchajcie, jakiś żart z tą zimą. No jak? Dlaczego? Śnieg? Teraz, po tej wiośnie, która już prawie była? Najgorzej! Ja też jestem niewyspana, nieogarnięta, nie zdążyłam się nawet pomalować, bo kolejna nieprzespana noc za mną, ale dzisiaj mam plan. A teraz jadę na pazurki. Jeżdżę na paznokcie do Kępci, mamy takie nasze kosmetyczne czwartki co jakiś czas i Natalia nieoceniona robi nam pazurki i robi to naprawdę genialnie. A ja, słuchajcie, wracając do tego planu, dzisiaj stwierdziłam, że przechytrzę tego Romana, a mianowicie w końcu dam mu kaszę. Dlaczego dopiero teraz? Bo zastanawiałam się cały czas, jak to rozegrać. No bo tak, nie chcę mu dawać kaszy na sztucznym mleku, no bo dopóki go karmię, to nie chcę mu dawać sztucznego mleka, tak? To ma sens. Nie wiem jeszcze, ile będę go karmić, nie nastawiam się jakoś specjalnie, chcę długo, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, więc nie wiem. Ale na razie, póki jest opcja cycek, no to nie chcę sztucznego mleka, wiadomo. Kaszka na wodzie
No to umówmy się, to smakuje jak papier. Tego się no nie da jeść samego, więc na drugie śniadanie Romek je taką kaszkę z owocami. No ale przecież nie będę mu rozrabiać takiej kaszki z owocami do butelki, no bo to za gęste, no bo to bez sensu. No też nie. Ale w końcu udało mi się znaleźć taką kaszę eco bio, wiadomo, bez mleka, ale z owocami. Zrobiłam właśnie ostatnio Romkowi zakupy i kupiłam mu taką kaszę bio o smaku bananowym. I dzisiaj pierwszy raz Romek ją zje z butelki. Butelka ma oczywiście taki specjalny smoczek z pęknięciem do kaszek. I dam Wam znać jutro, jak to się udało, no bo nie nagram tego, no bo to wieczór i tak dalej. Tutaj ta butelka, nie będę mieć ręki. No wiadomo, opowiem Wam jutro, jak było. Kupiłam też Romkowi ostatnio, słuchajcie, ma odpał na chrupki kukurydziane. No je takie zwykłe jaglane też, znaczy wróć, kukurydziane je oczywiście, ale też, jak już wiecie, no zamawiałam kaszę za 20 zł, no to dorzuciłam do tego jeszcze chrupki jaglane i na pewno będą spoko. I taki kubeczek Doidi. Nie wiem, czy znacie, nie wiem, czy używacie. Ja przy dziewczynach miałam i się sprawdził rewelacyjnie, tylko że znowu miałam różowy. A poza tym tego różowego jeszcze czasem Jadzia używa. No a Romkowi kupiłam taki bardziej chłopakowy. Cały myk z tym kubkiem polega na tym, że dziecko pijąc tego kubka robi, tak układa usta, jakby ssało pierś. Więc ten kubek jest już od 3 miesiąca życia. I teraz właśnie jak Romek mamy pierwsze próby obiadowe. Od 2 dni Romek je obiady, zaczyna jeść, pokażę Wam później, jak to wygląda. No to żeby sobie popić ten obiad, to z kubeczka do Idi jest woda. Po wczorajszej zimie, dzisiaj wiosna, normalnie idzie zwariować z tą pogodą, a my jesteśmy teraz w genialnym miejscu, to jest Park Mociny. Jestem tutaj pierwszy raz z Romsonem i będziemy nagrywać. Tak dokładnie nie wiem co, ale to mają być jakieś materiały promocyjne. My już z Romciem jesteśmy w domu i zaraz Romek będzie jadł kaszę z owocami na drugie śniadanie. No bo taką kaszę z łyżeczką, znaczy łyżeczką z owocami zje. Ale wczoraj tej kaszy w butelce, no nie tknął chłopak, no nic, zero. No i oczywiście znowu były pobudki w nocy i ja znowu jestem niewyspana. I tak w kółko, no to już któryś dzień z rzędu. Ech. Ale piękne słońce, my już jesteśmy wszyscy w komplecie i idziemy do ulubionego miejsca naszego ostatnio. To jest nowy teatr, dziewczyny mogą szaleć, świrować, ja mogę zjeść coś pysznego i w spokoju napić się kawy. I uwaga, wzięłam swój kubek, bo ze swoim kubkiem w nowym teatrze kawa jest za piątaka. Dobre, co nie? Ten mały chłopiec już raczkuje, chodzi, przemieszcza się wszędzie, więc trzeba uważać, żeby nic małego na podłodze nie było. No i trzeba trzymać czystość. Tak,
Tak jest. A wracając jeszcze do tego pianina czerwonego, to Romek dobiera się do niego jak nie ma Jadźki, ale też słuchajcie, to było Jadzi największe marzenie. Ona od 3 miesięcy nie mówiła o niczym innym, jak tylko nie mogła się doczekać, żeby właśnie na urodziny dostać te pianino. Także słuchajcie, marzenia się spełniają. Z tą myślą Was zostawiam, dajcie koniecznie kciuki w górę i suba. Do zobaczenia. Cześć!